To dlatego Katarzyna Dowbor musi wstawać bladym świtem. Katarzyna Dowbor każdy swój dzień zaczyna bardzo wcześnie i to wcale nie po to, aby przygotować się do poprowadzenia pytania na śniadanie. Dziennikarka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym widzimy, jak wygląda jej poranek. Fani są pod wrażeniem. Katarzyna Dowbor jest obecna w telewizji od wielu lat. Katarzyna Dowbor, która od samego początku prowadziła program Nasz Nowy Dom, obecnie jest jedną z gospodyń pytania na śniadanie. Widzowie uwielbiają ją za pozytywną energię, która od niej bije. Kiedy odeszła z Polsatu, a jakiś czas później została prowadzącą popularnej śniadaniówki, od razu zaskarbiła sobie sympatię fanów. Katarzyna Dowbor jest aktywna także w mediach społecznościowych, a szczególnie na Instagramie, gdzie ostatnio opublikowała ciekawe nagranie. Na filmiku widzimy, jak wygląda jej poranna rutyna. Dlaczego Katarzyna Dowbor musi tak wcześnie wstawać? W jednym z najnowszych nagrań, które Katarzyna Dowbor opublikowała na swoim instagramowym koncie, widzimy, jak wygląda jej poranek. Prowadząca pytania na śniadanie wstaje bardzo wcześnie, ponieważ ma wiele obowiązków. W pierwszych kadrach filmiku widzimy Dowbor jeszcze w łóżku, które szybko opuszcza z dużym entuzjazmem. Trudno się temu dziwić, dziennikarka ma dla kogo wstawać bladym świtem. Na nagraniu pokazała, jak karmi swoje zwierzęta. Są to nie tylko psy i koty, lecz także konie. Internauci zabrali głos pod najnowszym nagraniem Katarzyny Dowbor. Internauci żywo zareagowali na najnowsze nagranie prowadzącej pytanie na śniadanie. Z ich wpisów możemy wywnioskować, że są pod wrażeniem oddania, z jakim dziennikarka zajmuje się zwierzętami. Trochę pracy jest, trzeba wyżywić towarzystwo. Ale to taka praca, która daje wielką radość i satysfakcję. To szczęśliwe poranki. Dla bliskich warto wstać przed świtem. To coś, co nas nakręca. Czy to kot czy pies, ale dobry gospodarz wie, że najpierw kocie / psie śniadanie, a sam na końcu. Aż chce się wstawać. Jest pani kochana, to widać. Energia od rana.